Mamy tu pięć rysunków brył, czyli figur geometrycznych, przestrzennych, trójwymiarowych, a tu na dole po lewej mamy pięć nazw. Są to również nazwy brył. I chciałbym, żebyście zatrzymali ten film i zastanowili się, która z tych brył to ostrosłup, która z nich to grania prostokątny, która to grania trójkątny, która to kula, a która z nich to walec. Teraz zrobimy to wspólnie. Dobrze jest znać te nazwy, bo często pojawiają się one nie tylko w matematyce, ale też w życiu codziennym, zwłaszcza niektóre z nich. Która z tych figur to ostrosłup kwadratowy, albo inaczej ostrosłup o podstawie kwadratowej? Można przynajmniej częściowo domyślić się na podstawie nazwy, że ostrosłup to ta figura u góry po prawej. U góry ma wierzchołek, a nie płaszczyznę, tak jak te trzy figury. Można powiedzieć, że jest ostro zakończona. Taka figura to ostrosłup. Druga część nazwy kwadratowy mówi o tym, jaka figura płaska jest podstawą ostrosłupa. Zaznaczmy podstawę kolorem to jest kwadrat. Gdyby podstawą tego ostrosłupa był trójkąt, to ten ostrosłup miałby tylko trzy ściany boczne. A ponieważ podstawa jest kwadratowa, to ma cztery ściany boczne. Następna nazwa grania stosłup prostokątny. Grania stosłup to figura przestrzenna, bryła, która ma dwie równoległe podstawy. Trzy z tych figur mają równoległe podstawy, chociaż ta nie jest grania stosłupem. Ale nie wnikając w szczegółową definicję, możemy skorzystać z drugiej części nazwy, prostokątny, i jak się dobrze przyjrzymy, to wszystkie ściany tej figury, tej bryły, to prostokąty. Możemy śmiało przyporządkować tę nazwę do tej figury. To jest grania stosłup prostokątny. Następny to grania stosłup trójkątny. Patrzymy na tę figurę i widzimy, że ma dwie ściany, które są trójkątami. Ta u góry to trójkąt, i ta na dole to też trójkąt. Te dwa trójkąty są połączone ścianami prostokątnymi. I tak dokładnie wygląda grania stosłup trójkątny albo grania stosłup o podstawie trójkątnej. Te dwie ściany to jego podstawy i są one trójkątami. Tutaj mieliśmy już figurę, która miała trójkątne ściany, ale wszystkie te trójkątne ściany spotykały się w jednym punkcie w wierzchołku. Taka figura, której trójkątne ściany spotykają się w jednym wierzchołku, to ostrosłup. A grania stosłup trójkątny ma również trójkątne ściany: dwie. Są to przeciwległe ściany i są równoległe, czyli nie spotykałem się w żadnym wierzchołku. I jeżeli są one trójkątami, to taki grania graniastosłup nazywa się trójkątny. Musicie uważać na położenie figur przestrzennych, bo jeżeli przewrócimy taki grania graniastosłup trójkątny na boczną ścianę, to może on trochę przypominać ostrosłup. Nie będzie miał u góry ściany, tak jak w tym położeniu, tylko krawędź. Ale bez względu na to, na której ścianie leży, jest to grania graniastosłup trójkątny. Tak samo jak te dwa trójkąty zawsze nazywamy podstawami, nawet jeżeli figura nie stoi na żadnej z nich. Przedostatnia nazwa: kula. Która z tych figur to kula? Tu chyba nie ma problemu, bo słowo kula jest używane w języku potocznym, nie matematycznym. I tylko jedna figura z pozostałych dwóch pasuje do nazwy kula. To jest kula. Pamiętajcie, że potoczna nazwa kula nie musi odpowiadać nazwie matematycznej. Na przykład kula ziemska wcale nie jest kulą, jest prawie kulą. Jak na kule, jest trochę nierówna, trochę niedokładna. I ostatnia, ta figura wygląda trochę jak wazon albo jak puszka. W geometrii nazywamy taką figurę walcem. To jest walec. Też ma dwie podstawy, tak jak grania stosłup, ale te podstawy to koła, a nie wielokąty, jak w grania stosłupie. I co się z tym wiąże? Walec nie ma płaskich ścian bocznych, tylko tak zwaną powierzchnię walcową czyli ma tylko jedną powierzchnię boczną, łączącą podstawy będące kołami. Te nazwy na pewno warto znać, spotkacie je wielokrotnie nie tylko w matematyce.